Cześć, Maciej z tej strony. Nagrałem dla Was drugi odcinek, czyli dla wszystkich, którzy będą chcieli zimą wejść w krótkich spodenkach na śnieżkę. I drugi odcinek dotyczy przygotowania fizycznego. Czyli tak jak widzicie, staram się zrobić to pod kątem tego, co jest dla mnie najważniejsze. I tutaj przygotowanie fizyczne stawiam sobie nawet przed adaptacją do zimna i chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. I jak zrobić, żeby nie mieć problemów z wejściem, jeżeli chodzi dokładnie o wejście na śnieżkę. Według mnie musicie sami się czuć dobrze pod kątem przygotowania fizycznego i nie możecie sobie pozwolić na to, żeby pojechać w zimie w góry pierwszy raz i sprawdzić, czy wy dacie radę, czy nie dacie rady, bo to jest według mnie głupota. Trzeba być na tyle przygotowanym, żeby tam wejść, zejść i jeszcze ewentualnie raz wejść i zejść tak naprawdę w krótkich spodenkach, a nie wciągnąć się na górę, bo tak naprawdę musicie pamiętać o tym, że możecie liczyć tylko na siebie i nikt nie będzie Was tam na tą górę wnosił, a tym bardziej znosił i nie ma takiej sytuacji, że idę sobie i zobaczymy, coś tam tak naprawdę będzie. Także to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Druga sprawa, jak my to robiliśmy. Pokażę Wam nagranie, na którym są nasze przygotowania. To taki będzie po prostu krótki skrót, żebyście sobie uzmysłowili, jakie my mieliśmy podejście. I ten filmik jest z zeszłego roku, także oglądnijcie sobie go teraz, on poleci. Widzieliście, że żeby się przygotować w góry, najlepiej chodzić po prostu pod górę, schodzić w dół i mieć kontakt nie tylko z płaskim terenem, ale z jakimiś chociażby wzniesieniami takimi, jakie macie w okolicy. Wiadomo, że nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby pojechać i potrenować w jakieś takie bardziej górzyste tereny. Ja też jestem z Poznania i takiej możliwości nie mam. Chyba najwyższe wzniesienie, jakie tutaj jest w okolicy, ma około 100 metrów. Także jakoś sobie staram się poradzić z tym. Dlatego mamy taki ciekawy nasz sposób ćwiczenia. Czyli chodzimy sobie po ruchomych schodach, co też możecie sobie zobaczyć. Zobaczcie, jesteśmy w Poznaniu na rondzie Kaponiera. Tak jak widzicie. Niby takie miejsce, w którym nie da się trenować, nie ma żadnych górek, ale my sobie z tym poradziliśmy. Zobaczcie, co tu mamy. Takie schodki. I pokażę Wam, jak na tym ćwiczymy. Tak sobie właśnie idziemy. Tak jak widzieliście, że jeżeli jesteście kreatywni, to na pewno jakiś sposób na treningi znajdziecie i nie ma znaczenia, że daleko jest do jakiejś najbliższej góry. Co jest istotne też, jeżeli mam dobrą formę i potrafię biegać dobrze po płaskim, to też jest to troszkę inny rodzaj wysiłku i warto sprawdzić sobie. Najlepiej byłoby w ogóle na tą śnieżkę pojechać, wejść sobie na nią, zejść, zobaczyć jaki to jest teren, jak się czuję, czy jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony, z tego powodu, że wysiłek, który będziecie mieli do wykonania zimą, jest o tyle trudniejszy, że mięśnie nie tylko wydatkują energię na to, żeby Was przetransportować na górę, ale też dodatkowo ogrzewają Was. I
będziecie się czuć dużo bardziej zmęczeni, jeżeli będziecie szli zimą rozebrani. To jest bardzo ważna wiadomość, bo już dostawałem takie zapytania w stylu, czy jak mam problem, żeby wejść latem na Śnieżkę, to jak to będzie wyglądać zimą? I może się to wydawać trochę śmieszne, ale dla mnie to było trochę bardziej przerażające, że można sobie nie zdawać z tego sprawy, że chodzenie rozebranym w krótkich spodenkach jest zdecydowanie trudniejsze. Jeżeli latem mam problem, to zimą będzie zdecydowanie trudniej. I to dla mnie jest oczywiste, no ale z tego, co po tych zapytaniach, które dostaję, to widzę, że no jednak takie oczywiste nie jest. Co też mnie skłoniło do nagrania tego materiału. Ja generalnie przygotowuję się zawsze, żeby być w dużo lepszej kondycji niż powinienem być. A też mam jakieś takie projekty, plany, co zrobić w późniejszym terminie. Dlatego te przygotowania, które Wam wcześniej pokazywałem, mogą być tak naprawdę bardziej ekstremalne niż to, co Wy potrzebujecie. Ale czemu nie wykorzystać sobie tego jako motywację do poprawy własnej sprawności, do poprawy kondycji. I na ostatnim materiale, który dla Was mam, możecie sobie zobaczyć, tak jak my pojechaliśmy na sudecką żyletę, żeby sobie trochę dłużej pochodzić po górach i sprawdzić swoją wytrzymałość. Tam przeszliśmy 70 km i krótkie nagranie, żebyście sobie zobaczyli, jak ten event wyglądał. Muszę powiedzieć, że to było bardzo fajna, bardzo przyjemna sprawa i jeżeli chcielibyście sobie sprawdzić swoje umiejętności, to polecam zrobić sobie właśnie to na evencie tego typu. Dlatego, że tam są też ludzie, którzy z Wami idą, możecie uzyskać jakąś pomoc, jest dobrze obstawiona trasa, także bardzo, bardzo ciekawy event. To był mój pierwszy taki, w tym roku przeszliśmy 70 km, także można powiedzieć, że forma fizyczna jest dosyć dobra. I to ostatnia rzecz, którą miałem do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania też, jeżeli chodzi o przygotowania fizyczne, to proszę zadawajcie, bo może nie na wszystko tak naprawdę wpadłem i jeszcze coś mógłbym dopowiedzieć, ale myślę, że to jest większość tego, co chciałem Wam przekazać. A w przyszłym tygodniu postaram się już nagrać coś odnośnie zimna i adaptacji do zimna, którą też powinniście we własnym zakresie wykonać, żeby czuć się pewniej, bo nie będziemy mieć takich warunków temperaturowych, żeby móc przećwiczyć 1:1, jeżeli chodzi o wiatr i temperaturę. Dziękuję bardzo za to, że oglądnęliście ten materiał. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.